Dzień dobry, moi drodzy, w kolejnym domowym vlogasku. Jest parę minut po siódmej, ja piję kawusię. Mąż pojechał do pracy. Dzisiaj mamy kolejny zwykły dzień. Zwykły, niezwykły, ponieważ przyjdzie kolejna paczka z Polski. Wiecie, że dni, kiedy przychodzą paczki z Polski, to są moje ulubione dni. Od wczoraj zrobił się w Irlandii jakiś taki przymrozek. Tak! Trzeba było skrobać auto. No i też jakby w związku z tym nie zdecydowałam się na żaden spacer z młodym. Nie wiem, czy dzisiaj się odważę. Jakoś tak, wiecie, było mi strasznie zimno cały dzień. Cały dzień chodziło o ogrzewanie, chociaż to pierwszy raz chyba w tym roku, bo tak to raczej tak nie było. No ale to już jest ta pora, to jest właśnie, widzicie, końcówka listopada i dzieją się takie rzeczy. No ale nic, będziemy mieć zwykły dzień ze mną, kolejny. Podobno z jednej strony takie filmy ogląda się najlepiej, z drugiej strony się nudzicie. Wszystkim nie dogodzę, robię tak jak czuję, jak zawsze zresztą. W końcu po długich bojach Gluciński usnął, więc ja mogłam wziąć się trochę za robotę, bo ten okres świąteczny jest naprawdę bardzo taki, wiecie, naładowany wszelkimi rzeczami. Ja też mam trochę innych rzeczy, trochę papierologii do zrobienia, a przy nim po prostu absolutnie nie da się tego zrobić, bo jego wszystko interesuje. No i teraz też trochę poprzestawiał sobie drzemki, ale śpi w nocy w ogóle, co jest dla nas hitem, bo poprzedniej nocy spał 12,5 godziny, teraz spał prawie 12 godzin i no, nie narzekam, powiem wam, nie narzekam. Także w dzień jest troszeczkę bardziej upierdliwy. Ja w ogóle dzisiaj mam na sobie super wygodny strój, dlatego że mam komplet Kate z kolekcji Karoliny i Selfie Roomu. Ja bardzo często je noszę. Odkąd je od Karoliny dostałam, noszę je bardzo, bardzo często, dlatego że są super, hiper wygodne, a przy tym po prostu zwyczajnie ładne. Nie wszystko, co wygodne, musi być, wiecie, ja bardzo często chodzę w rozciągniętych dresach i koszulkach, ale w tym nie dość, że wygodnie, to jeszcze czuję się dodatkowo ładnie. No, tak więc już dosyć może gadania o tym, bo naprawdę cieszę się, że doszłam do siebie, że już mogę normalnie funkcjonować, bo po tej chorobie, którą przywieźliśmy, to no, nie było łatwo. Dla tych z was, którzy nie są ze mną na bieżąco na Instagramie, co swoją drogą serdecznie polecam, no to z Polski przywieźliśmy troszkę przeziębienie, to znaczy najpierw mój mąż i nasz syn byli chorzy, no i potem ostatecznie ja też poległam. I to zwykle kończy się u mnie tak, że zaraz po tym, jak przeziębienie mi przechodzi, pojawia się po prostu moja naczelna przyjaciółka życiowa, opryszczka. No i w ogóle znając mój problem, bo ja o tym też wam mówię od naprawdę bardzo długiego czasu, bo borykam się z tym od kilku lat i też różne rzeczy stosuję, jedne działają mniej, drugie bardziej. Odezwała się do mnie marka Hepotherm i wysłali mi swój produkt, który jest w ogóle mega super, hiper ciekawy i dlatego chciałabym wam go pokazać, bo to jest coś, czego ja na opryszczkę jeszcze nie używałam nigdy w życiu. To jest takie urządzenie, które przypomina swoim wyglądem troszeczkę pomadkę. To jest wyrób medyczny, którym możecie leczyć wszelkie objawy opryszczki. Jego możecie stosować w pierwszym i drugim stadium, w momencie, kiedy pojawi wam się swędzenie i pieczenie. Aplikację możemy powtarzać co około 2-3 godziny przez minimum 2 dni. No i około 2 dni też możemy kontynuować leczenie właśnie tym produktem. Ja więcej informacji do tego produktu umieszczę wam w opisie, więc koniecznie tam zaglądajcie, ja zawsze wam takie przydatne informacje tam zostawiam. No powiem wam szczerze, że dla mnie to jest w ogóle jakiś hit, bo naprawdę no, stosowałam różne rzeczy, jak wiecie, i używam tabletek, nie jestem wielką fanką żeli, kremów, raczej wolę plastry, no ale czegoś takiego jeszcze nie miałam, tak więc dla mnie to jest naprawdę mega, mega. Dodatkowo, wiecie, on jest dyskretny, można go sobie zabrać do torebki. Oczywiście to jest urządzenie jakby dla jednej osoby, wiadomo, że nie podzielicie się tym z nikim innym, no bo
No nie. No i pamiętajcie, że on was też z wirusa opryszczki nie wyleczy. On tylko tak naprawdę pomoże wam z objawami. No to jest jakby Wiadomix. Mnie się on bardzo podoba, bo po prostu no zwyczajnie fajnie, dyskretnie wygląda i naprawdę można go nosić ze sobą bez problemu i zawsze ze sobą mieć. Na razie odpukać w niemalowane. Nie musiałam go testować i mam nadzieję, że tak zostanie w najbliższym czasie, bo wcale mi się nie uśmiecha, ale przynajmniej będę miała coś takiego, czym mogę sobie po prostu pomóc. Dobra, wracam do roboty, póki Gluciński śpi, bo jak znowu mi zrobię niespodziankę i obudzi się po pół godziny, to niewiele zrobię. Mam nowe guilty pleasure, znaczy ja z tego korzystam bardziej właśnie jak siedzę w biurze i albo ogarniam listy do penpalek, albo w ogóle papierologię, albo generalnie, o widać mnie, albo dziennik na przykład i to jest 40 kontra 20, bo ja mam szczerze, że te wszystkie reality show to jest po prostu... No nie wiem nawet, jak to odpisać. No to jest guilty pleasure, tak? To się ogląda, ja to nawet bardziej w sumie słucham. Generalnie już widzicie, jestem na 28 odcinku, więc idzie mi całkiem nieźle. Po prostu włączam to sobie leci, ja robię swoje, a nie lubię pracować w ciszy. Też ostatnio nie chciałam za bardzo muzyki włączać. Muzykę sobie włączam do różnych innych rzeczy, a do właśnie takich papierowych, biurowych rzeczy lubię sobie coś pooglądać. No i teraz nie powiem, że polecam, bo to... Nie ma co polecać za bardzo, ale tak, no, oglądam takie coś. Dostałam zdjęcia z naszego ślubu. Boże, będę płakać zaraz. Powiem wam, że super. Już przejrzałam kilka pierwszych, już mi się bardzo podoba. Mega! Mamy nawet zdjęcie z Karo. Fajne jest, bardzo mi się podoba. Jest bardzo naturalne. Mamy kilka pozowanych zdjęć, ale mimo wszystko te po prostu naturalne są najfajniejsze. Także Karo, pozdrawiam. To jest moje zdjęcie, które pewnie w międzyczasie już wstawiłam na Instagrama. No są tak piękne. Ja już wam mówiłam, że robił nam je Piotrek. Piotrek razem z Kubą mają firmę, w której po prostu nagrywają, robią zdjęcia właśnie do różnych imprez okolicznościowych i tak dalej. No i ja jestem bardzo, bardzo zadowolona ze zdjęć. Są naturalne, są piękne, no mega. Wstał z drzemki, więc robię mu takie późniejsze drugie śniadanie, bo dzisiaj późno poszedł na drzemko i późno wstał. Zwykle, znaczy to jest najczęściej takie drugie śniadanie, jakie mu robię, bo nie bardzo lubi. Natomiast często jest też urozmaicone innymi rzeczami. Dzisiaj będzie po prostu tak na prosto. Po prostu chlebek w jajku z wybełtanym z cynamonem. On bardzo lubi te takie pseudotosty. Bardzo chętnie mu wchodzą, tak więc... Nie widzę potrzeby. Nie wiem, czy zje aż tyle. On bardzo często ma takie możliwości. No właśnie. Natomiast na pewno tą jedną kromkę zje. Z drugiej może połowę, może jedną trzecią. No chyba, że jest bardzo głodny. Jak myślicie, jest bardzo głodny? Powiem wam, no, mocne słońce, jestem w szoku. Natomiast patrzę na drzewa i na słoneczniki, które ma nasza sąsiadka i one bardzo, bardzo się bujają, jest bardzo wietrznie, więc no właśnie, zastanawiam się, czy Glucińskiego wziąć na spacer, czy nie. Zobaczymy, może podejmę jeszcze tą decyzję, bo raczej tego kuriera dzisiaj nie będzie, bo zwykle jak on ma przyjechać, to ja dostaję SMS-a, a
Do tej pory jeszcze tego SMS-a nie dostałam. No właśnie, SMS-a nie ma. No i małe rączki już mnie atakują. Tak więc kuriera z paczką dzisiaj chyba nie będzie. Już wystarczy, że zdjęcia dostaliśmy. Nie możemy wszystkiego dostawać naraz. Nie wiem czemu. Zwykle właśnie w środę przyjeżdżał, a jakoś tak dzisiaj nie. No, może będzie jutro. Tak więc zobaczymy, bo skoro paczki nie będziemy, nie musimy paczki odbierać, rozpakowywać, to może po prostu możemy się przejść właśnie na jakiś krótki spacerek. Jak byliśmy w Polsce, to młody nauczył się jeść jabłka w kawałkach. Tak na dobrą sprawę to on jadł je nawet prosto z tego, z jabłka, ale wygodniej dla mnie jest, jak nie muszę mu trzymać, bo on ogryzka sobie sam nie potrzyma. Właśnie, a to zje w całość. Już się niecierpliwie bardzo lubi jabłuszka. Zjada jedno, czasami dwa dziennie. Wchodzą jak złoto, jak słyszycie. Już w ostatnim vlogu, jak pokazywałam, że młody jechał w czymś takim, to tak, to chcieliście zobaczyć, co to dokładnie jest. To jest taki rowerek, który będzie rósł razem z nim troszeczkę, bo potem my możemy tę część odczepić, on może sobie sam już jeździć. Na razie ma te pedałki zablokowane, po prostu traktujemy to trochę jako wózek, są podnóżki. Tutaj jest marka tego, przy okazji mam piłkę z basenu z kulkami. Tutaj jest marka tego, on to dostał na swój roczek. No i jak na razie też korzystamy właśnie z tego. Wózek jest w samochodzie, więc jak mój mąż jedzie do pracy, to jedzie z wózkiem. Natomiast to stoi w domu, więc jak mamy ochotę iść na spacer, to właśnie wybieramy coś takiego. Nie pamiętam gdzie, wydaje mi się, że na Instagramie jednak. Mówiłam Wam o tej serii książeczek. Mamy z niej Jerzyka, natomiast teraz z Polski przywieźliśmy jeszcze 3. Wydaje mi się, że brakuje nam jeszcze tylko zajączka. Więc mamy Muchomorka, Wiewiórkę i Na leśnej polance. Akurat jeżeli chodzi o Muchomorka, to nie jestem wielką fanką akurat tej historii. To, co mi na pewno bardzo w tych książkach odpowiada, to są przepiękne, naprawdę przepiękne ilustracje. Tutaj Wam pokazuję takie przykładowe. Są tak ślicznie zrobione. No mega. To jest akurat, ja jestem fanką właśnie tego rodzaju ilustracji, bo naprawdę... No moim zdaniem są po prostu ładne, tak więc serdecznie polecam. Te bajki też są spoko, no Muchomorek. No bo ten przekaz jest taki może nie do końca, że Muchomorek chciał być taki jak wszyscy, a przecież był taki wyjątkowy. Nie umiem Wam nawet odpowiedzieć, co mi w tej bajce nie odpowiada. No właśnie! No natomiast generalnie polecam. Bardzo fajna seria. My zamawialiśmy je na Allegro, jeżeli będę pamiętała. Tak, to zostawimy linki, tak? Zostawimy linki do książeczek? Tak, zostawimy linki do książeczek. Śpi, zabawki posprzątane, zaraz wróci mąż z pracy i będziemy wspólnie oglądać zdjęcia, bo podejrzewam, że on ich jeszcze nie widział. Ja co prawda wysłałam mu linka, ale na pewno w pracy nie miał czasu na takie rzeczy. Tak więc jestem ciekawa jego reakcji, bo tak jak mówiłam Wam, mi się bardzo podobają. Bardzo trzeba wybrać te, które będziemy wywoływać. Też na pewno będziemy chcieli jakiś rodzicom podarować, bo mamy ładne takie wspólne z rodzicami, tak więc mega, mega się cieszę, że tak się dzisiejszy dzień właśnie obrócił, jeżeli to jest dobre stwierdzenie. No i myślę, że to na tyle dzisiaj, tak? Ten vlogasek jest dosyć długi. Jak zwykle nic się nie działo, jak zwykle to moje życie w Irlandii, co ja poradzę. Natomiast myślę, że te vlogi teraz będą częściej, szczególnie w grudniu, gdzie
Nie zawsze, ale było kilka lat takich, że nagrywałam wam pseudo-vlogmasy i myślę, że spróbujemy do tych pseudo-vlogmasów w tym roku wrócić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze nic nie obiecuję. Myślę o tym. A dzisiaj już z wami się żegnam. Pamiętajcie, żeby zerknąć do opisu, bo tam będziecie mieć również namiary na inne moje konta, jeżeli chcecie mnie śledzić bardziej na bieżąco. No i zachęcam do subskrypcji tradycyjnie, abyście mogli oglądać moje nowe filmy, jak tylko się pojawią. No i do zobaczenia w kolejnym vlogasku.